Cześć moi drodzy. Witajcie. Tak, usiadłem na kanapie, bo wróciłem właśnie razem z moją dziewczyną do Filipiu z podróży prawie 8-miesięcznej dookoła świata. I przez to, że dostaliśmy mnóstwo pytań na temat tej podróży, to stwierdziliśmy, że nagramy dla Was film. Tak, pod moim wcześniejszym filmem na temat Filipin dostałam tyle pytań dotyczących podróży, a także na grupie na Facebooku i stwierdziliśmy, że wspólnie nagramy odpowiedzi na te pytania, więc zaczynamy. Jedziemy. Zaczęliśmy od Tajlandii. Dlaczego? Pamiętam, jak kiedyś weszłam do pokoju do Roberta i zapytałam go, czy chciałby ze mną wyruszyć w podróż dookoła świata, na co powiedział, że oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie. Błagała mnie 3 godziny, a w końcu ugiąłem się. To nieprawda, to nieprawda. Zanim się poznaliśmy, bardzo dużo podróżowaliśmy, więc stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby wyruszyć w podróż i sprawdzić, czy wytrzymamy ze sobą. Ale rzeczywiście zaczęliśmy od Tajlandii, gdyż ona była zawsze gdzieś tam w mojej głowie jako taki raj na ziemi. Ale później Wam powiemy, czy rzeczywiście takim rajem była. Tak, byliśmy w Tajlandii 2,5 miesiąca. Najpierw na wyspie Phuket 2 tygodnie, później północ Tajlandii Chiang Mai i okolice i miesiąc na Koh Samui. Tak, jeszcze zależeliśmy do Laosu, przy okazji dowiecie się później dlaczego. Tak. Z Tajlandii polecieliśmy do Singapuru, tam na kilka dni, z Singapuru na Filipiny już, tak. Na 30 dni. Z Filipin zupełnie przypadkowo znaleźliśmy się w Malezji, o czym dowiecie się później, a następnie znowu wróciliśmy na Filipiny ze względu na to, że zakochaliśmy się w tym państwie, a mogliśmy być tam tylko 30 dni bez wizy. Tak, więc w sumie miesiąc na Filipinach, 1,5 miesiąca w Malezji, znowu miesiąc na Filipinach, kilka dni w Hongkongu. Później Pekin i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone przez 1,5 miesiąca i wtedy wróciliśmy do Polski. W sumie no, prawie 8 miesięcy, 7,5 z hakiem. Teraz jako trenerzy rozwoju osobistego powinniśmy powiedzieć, że mieliśmy wszystko świetnie zaplanowane, określone wszystko w naszych kalendarzach, cele ustalone, wszystko kupione wcześniej, ale tak nie było. Niestety tego Wam nie powiemy, choć nie byliśmy totalnym przykładem niezorganizowania i spontanicznego działania, więc wychodzenie ze strefy komfortu mieliśmy zapewnione przez całe 8 miesięcy. Tak naprawdę do momentu, kiedy wylądowaliśmy w Phuket, nie mieliśmy pojęcia, gdzie będziemy nocowali. Więc słuchajcie, całe przygotowania do podróży dotyczyły tak naprawdę nie planowania naszych biletów, miejsc, gdzie będziemy nocować i tak dalej, tylko tak naprawdę wyprowadzenia się z Lublina, bo mieliśmy tak, 2 mieszkania. Sprzedanie samochodu, zorganizowanie biura, w którym będą dla naszej wspólnej firmy. I doszło do tego momentu, że nawet nie zarezerwowaliśmy sobie hotelu na pierwszą noc, tylko usiedliśmy wtedy w Burger Kingu, pamiętam, wpadł na patongu. Tak, już będąc w Tajlandii, tak? Już będąc w Tajlandii, dobra, to szukamy noclegu. Tak, jest już wieczór, więc stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby w ogóle poszukać jakiegoś noclegu. Natomiast do tego momentu my się cieszyliśmy, że skończyliśmy wyprowadzkę. Ja siedząc w samolocie nie cieszyłam się, że lecę do Tajlandii, ja się cieszyłam, że to się już skończyło. To było naprawdę piekło. O godzinie 2 w nocy jeszcze gipsowałeś mieszkanie po tłach. Ostatnią dziurę na suficie będziemy zagipsować, a o 7 rano mieliśmy pociąg. Tak, o 7 rano mieliśmy pociąg, więc słuchajcie, jeśli będziecie nas pytać, jaki jest najlepszy patent na to, aby się przygotować i spakować i wszystko wcześniej zaplanować, to my Wam tego nie powiemy. Żeby był pociąg nie do Tajlandii, tylko do Warszawy. Do Warszawy. Stamtąd lot, tak, na Phuket. Jeśli się zastanawiacie, co jest Wam potrzebne do życia przez najbliższe 8 miesięcy, to pewnie nie wymyślilibyście tego, co my, bo tak naprawdę my spakowaliśmy się w 2 walizki, każda na głowę oczywiście miała po jednej, i plecak taki malutki dołączany do tej walizki, co jest super, było w tym, że są z szelkami, to było bardzo przydatne w takich bardziej egzotycznych miejscach, gdzie nie było chodnika i trzeba by było inaczej taszczyć te walizki gdzieś tam za rączkę. A jak się ma taką kostkę, to nie jest to... To nieprawda, to nieprawda. To nie jest to najłatwiejsze, a na plecach jednak dużo łatwiej zrobić te 10 kroków więcej, odpocząć godzinkę, znowu zrobić kolejne 10 kroków. Naprawdę musiałam mu cały czas pomagać. Tak. Więc walizki były spoko, natomiast nie mieliśmy tam więcej niż ma się, kiedy się wyjeżdża na 2 tygodnie na wakacje. Ja tak naprawdę miałem głównie t-shirty, 2 pary butów, w tym właściwie klapki i buty sportowe. Takie już porządniejsze, specjalnie zainwestowałem właśnie w nie, żeby mieć je cały czas na nogach praktycznie. Spodenki, jakieś spodnie. Z takich ciekawszych rzeczy, co mieliśmy. Ja też powiem, że ja jestem zupełnie nietypową kobietą, jestem totalną minimalistką, więc stwierdziliśmy, że co nam będzie potrzebne, to po prostu sobie kupimy na miejscu. Tym bardziej, że lecimy do Azji, więc powinno być tanio. Tak, totalna minimalistka wzięła płetwy i maskę do nurkowania, taką wielką. Bo miałam tak dużo miejsca w torbie, że stwierdziłam sobie na taki luksus pozwolę i tak, wzięłam to rzeczywiście. Natomiast normalnie nie pakowałam ani dużo ubrań, naprawdę bardzo mało w sumie. I co? I wzięliśmy małą mini kuchnię, czyli mieliśmy już później ze sobą garnki i blender, który pomagał nam zdrowo się odżywiać przez całą podróż. Więc co byśmy Wam powiedzieli, żebyście też zmniejszyli swoje bagaże, na pewno brać tylko naprawdę najbardziej podstawowe rzeczy. Dla nas to była elektronika, bo chcieliśmy mieć bardzo dobrej jakości, tak, czytniki do czytania książek, laptopy, kamery, więc to były takie najważniejsze rzeczy. Mieliśmy też dyski przenośne ze względu na wrażliwe dane. I co? I jeszcze takie z takich patentów, Robert wziął na przykład poszewkę na poduszkę i tam napychał sobie ubrań, w ten sposób mógł zaoszczędzić sobie miejsce w torbie na to, żeby nie ciągnąć ze sobą jakiejś dużej poduszki. Co też mieliśmy? Mieliśmy też miski, bo jak się okazało w kuchni nie były wyposażone często w garnki, więc mieliśmy plastikowe miski, które były przykrywane i wieczko używaliśmy jako deski, a wnętrze używaliśmy jako w trakcie jedzenia jako po prostu talerz, tak? A w trakcie podróży jako miejsce do przechowywania różnych rzeczy. To ja zacznę. Mam taką listę rzeczy, które chcę zrobić przed śmiercią i stwierdziłam, że w tej podróży koniecznie muszę kilka rzeczy odkreślić. I tak się też stało. Do Tajlandii między innymi chcieliśmy wyjechać po to, przynajmniej ja, żeby przytulić się do trąby słonia. I tak się też stało, co było dla mnie naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Mimo że słonie indyjskie są zdecydowanie mniejsze niż afrykańskie, to jednak dotknięcie tego ogromnego zwierzęcia, dotknięcie jego skóry, która jest bardzo sucha, dosyć twarda, było dla mnie naprawdę niesamowite i kiedy mogłam się przytulić do jego trąby, to byłam tak, naprawdę szczęśliwa. Z torbą, trąbą. To jest bardzo ważne. Trąbą słonia. Okej, to dla Ciebie. Dla mnie na pewno taką ciekawą rzeczą było pójście do kasyna w Las Vegas. Jakoś hazardzistą nigdy nie byłem i raczej nie będę, chociaż lubię grać w pokera ze znajomymi. No to naprawdę ten klimat kasyna w Stanach Zjednoczonych i zagranie w Black Jacka było naprawdę ciekawym przeżyciem, więc to na pewno bym długo wspominał. I wyszedłem na plus, chociaż oczywiście kasyno zawsze wygrywa, ale na krótki termin, znaczy na krótką metę gdzieś tam da się to oszukać i byłem przygotowany, że przegram wszystko, ale się udało, jakieś 50% kwoty, którą włożyłem, wyciągnąłem. Znaczy 50 dodatkowe procent. No tak, to wygrałeś, to było super, świetnie. Tak. Dla mnie natomiast jedną z takich naprawdę najwspanialszych rzeczy było nurkowanie. Po pierwszym nurkowaniu, które mieliśmy na Filipinach, po wyjściu z wody od razu zapytałam się o kurs, że chcę zrobić kurs nurka. Jest to dla mnie naprawdę niesamowite wrażenie i rzeczywiście bardzo Wam polecam nurkowanie na Filipinach, bo nie tylko, że jest tanio w porównaniu do innych miejsc, to jest to coś tak niesamowitego. My schodziliśmy do 18 metrów i kurs mamy też zrobiony do 18 metrów, ten certyfikat. I nie da się opisać. Ja bym bardzo chętnie chciała Wam tutaj pokazać filmy, które nagrywaliśmy podczas nurkowania, ale domyślam się, że jakby jest on tak słabej jakości w porównaniu do doznań, które ma się w trakcie oglądania tych wszystkich pięknych stworzeń, tego, że schodzi się na 18 metrów głębokości i nagle ogromny żółw wypływa i płynie razem z nami. Oglądamy piękne rybki, które gdzieś wcześniej oglądaliśmy tylko w telewizji czy w jakichś innych programach przyrodniczych. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie i dla mnie jedno z najlepszych z całej podróży. Dla mnie na pewno też wszystkie wyprawy nasze skuterowe były super, kiedy można było naprawdę mega tanie wypożyczyć skuter za jakieś 10 zł za dzień. Przynajmniej w Tajlandii różnie to było oczywiście, ale było, tak wszędzie było w miarę tanie. Na Filipinach było drogo, ale w Tajlandii było naprawdę bardzo tanie. Tak, i pamiętam, kiedy wjeżdżaliśmy tym skuterem na drogi, na jakieś tam szczyty na wyspie Koh Samui w Tajlandii, gdzie nie można było chyba nawet tam jeździć tymi skuterami. Było dość ekstremalnie, ale i tak oczywiście nawet do jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa było daleko. Bez problemu sobie tam tym skuterem skrobaliśmy się, tak. Zjeżdżaliśmy z jakichś tam górek. No było naprawdę ciekawe pod tym względem. No i jedną z takich najfajniejszych wypraw to była wyprawa skuterem do Laosu, gdzie 300 km w jedną stronę. Tak, gdzie jechaliśmy 300 km, po drodze mieliśmy niesamowite przystanki. i gejzery, i biała świątynia Chiang Rai. Słuchajcie, jeśli będziecie w Tajlandii, koniecznie to zobaczcie. To jest coś niesamowitego. Nawiedzony, opuszczony dom, który w ogóle nie był atrakcją turystyczną, ale to był jakiś dom taki po drodze stylizowany, no taki totalnie nawiedzony. Jakieś korzenie wystające, tak jakby spotkać taką chatkę czarownicy, coś takiego. Tak. To było naprawdę niesamowicie. Też braliśmy udział w wielu różnych atrakcjach, które były oczywiście w każdym państwie. Między innymi byliśmy na tyrolkach bardzo wysokich w Tajlandii, gdzie nawet ponad pół kilometra chyba były te zipliny, więc naprawdę rewelacyjne przeżycie, tym bardziej, że pod nami jest puszcza, często wodospady i rzeki, więc wrażenia są naprawdę niesamowite. Na szczęście takich niebezpiecznych momentów właściwie nie mieliśmy, ogólnie całą rzecz. Dużo osób myśli, że jeśli się wyjeżdża w taką podróż, to tam wszędzie czyha zło. Tak jednak nie jest. Tak, no poza atakiem dzikusów w Filipinach, gdzie nas otoczyli, wrzucili do kotła. Oczywiście tak nie było, tak sobie nieraz ludzie to wyobrażają. Tak. Więc ogólnie Azja jest z reguły bardzo bezpieczna, czasami można się nadziać na jakichś kieszonkowców, co niestety nam też się zdarzyło i faktycznie kiedy jechaliśmy w busie na lotnisko, już na Filipinach. Tak, później już się zorientowaliśmy, że z plecaka zginął czytnik e-book, właśnie świeżo kupiony, bo stary się zepsuł. Niestety. I nowy został kupiony i od razu zginął. I, tak. No i telefon i portfel, ale cały czas w portfelu była to karta płatnicza, więc no nie była aż takiej dużej straty. Tak. I oprócz tego mieliśmy wypadek, kolizję, właściwie po prostu wywróciliśmy się na skuterze. Na środku skrzyżowania. Na środku skrzyżowania właśnie, ze względu na to, że musieliśmy wykonać jakiś dość niebezpieczny manewr, chociaż tak naprawdę ostatecznie wystarczyło lepiej poczekać. On był kierowcą. Tak, usprawiedliwiam się. Natomiast prawie przy zerowej prędkości, więc przez gwałtowne hamowanie, jakieś tam obtarcia na kolanie i łokcie się zakończyło. Ale przeżyliśmy. Poza tym wszystko było naprawdę w porządku, ludzie byli bardzo sympatyczni i ani razu nie było takiej sytuacji, że czuliśmy się jakoś w jakimś takim niebezpieczeństwie. Właściwie no, trochę nas straszyli przed Chicago. Jak się okazuje, tam w 2016 było 4500 morderstw, a z tego co pamiętam, Chicago ma 9 milionów mieszkańców, więc jestem przekonany, że w Polsce nie ma tylu morderstw, chociaż nie sprawdzałem statystyk. Ale wyobraźcie sobie, jakie to jest porównanie, ale w Chicago też właściwie to też nie. Okazało się, że wszystko było w porządku. Dla nas, tak. Nikt nas nie zastrzelił. Tak. Kule gdzieś tam świstały, ale udało się uciec. Oboje pracujemy zdalnie nad swoimi biznesami, a także mamy jeden wspólny biznes, który również prowadzimy zdalnie, więc no co tu dużo mówić, chcielibyśmy Wam powiedzieć, że tak, podróżowaliśmy, cały dzień tylko zwiedzaliśmy, oglądaliśmy i poruszaliśmy się z wioski do wioski. No tak jednak nie było, nasza podróż nie wyglądała jak podróż typowego podróżnika, który z plecakiem zwiedza na piechotę kraje. No, u nas było to zupełnie inaczej, no, musieliśmy godzić tą pracę razem z podróżą, chociażby po to, żebyście co tydzień mieli filmy na naszych kanałach. Jak my to robiliśmy? Tak naprawdę dzieliliśmy sobie dzień na pół. Tak, na początku przynajmniej, bo Stany Zjednoczone wyglądały trochę inaczej, ale na początku to zawsze było tak, że wynajmowaliśmy sobie mieszkanie na miesiąc na przykład. Może nie zawsze, bo były takie okresy, na przykład Singapur czy Hongkong, gdzie mieliśmy tam 4-5 dni zwiedzania non-stop i robiliśmy to po prostu taki urlop ze sprawdzaniem maili wyłącznie, ale tak to mieliśmy mieszkanie na miesiąc i z reguły pół dnia, z reguły to były albo początek dnia, albo koniec. Pracowaliśmy, a drugie pół dnia coś robiliśmy. Szliśmy na plażę, jeździliśmy sobie skuterem, zwiedzaliśmy coś w okolicy, no i weekendy też staraliśmy się mieć praktycznie zawsze wolne, więc wtedy też mieliśmy jakąś dalszą wycieczkę z naszej tej wypadowej bazy, z naszego mieszkania, które wynajmowaliśmy i tak to wyglądało. Natomiast w Stanach to już zupełnie inaczej, to był naprawdę prawdziwy hardcore. Ze względu na to, że 6 tygodni podróżowaliśmy przez cały czas, wynajęliśmy samochód, mieszkaliśmy w zdecydowanej większości w namiotach, więc połączenie tutaj pracy i podróży było rzeczywiście dla nas ogromnym wyzwaniem, ze względu na to, że no co tu dużo mówić, nie mieliśmy ani bieżącej wody, ani prądu, ani internetu, ani światła, więc przygotowywanie filmów, ogarnianie wszystkich naszych biznesów w tym samym czasie, kiedy Każdego dnia przemierzamy wiele, wiele mil, rozstawiamy swój namiot, szukamy miejsca na ten namiot, żyjemy, gotujemy często na jakichś krawężnikach i staramy się oczywiście jak najzdrowiej, jak najlepiej odżywiać. Było rzeczywiście ogromnym wyzwaniem i wówczas było tak, że niestety, jak wcześniej narzekaliśmy cały czas, że ten McDonald's jest taki okropny i zły, to mimo, że tam nie jedliśmy, to właśnie, mieliśmy jednego potężnego przyjaciela, który nas chronił, dawał nam dach nad głową, prąd, internet i właśnie to był McDonald's w Stanach. Kawa tam kosztuje $1, jest bardzo dobra, więc potrafiliśmy sobie tam iść tylko na kawę, bo jednak jedzenie do najdroższych tam nie należy i współpracować sobie przez jakiś czas, właśnie sprawdzić te wszystkie maile, podtrzymywać nasze biznesy, zlecać zadania itd. Po to, żeby później tam jechać dalej w podróż. McDonald's były naprawdę wszędzie dość mocno rozpowszechnione, więc bez problemu sobie pod tym względem pracowaliśmy. I to już jest koniec pierwszej części tego filmu. Zapraszamy na drugą część, która znajduje się na kanale Doroty. Kliknijcie w link, który jest tutaj gdzieś w okolicach tego filmu, czy w kartę, która Wam się wyświetliła i widzimy się w drugim nagraniu. Za chwilę.